Stara Wiśniewka jest poza Krzewie drugim sołectwem największym. Około 550 osób zamieszkuje Starą Wiśniewkę. Nie licząc Nowej Wiśniewki, to jest sołectwo przy Wiśniewce Starej i Ługi, a w granicach drugie tyle. Pierwsze wzmianki dotyczące naszej wsi pochodzą z 1491 roku. Archeolodzy w trakcie prowadzonych badań udowodnili jednak, że osadnicy na tych terenach żyli już około 2000 lat przed naszą erą. W 1772 roku wieś znalazła się w obrębie Królestwa Prus. Przez 173 lata jej mieszkańcy poddawani byli germanizacji. Przez ten czas zmieniało się oblicze wioski, podobnie jak jej nazwa. Najpierw była to Wiśniewka, potem Polnisza Wiśniewka, a od 1913 roku Lugetal. Niemcom nie udał się jednak plan wykorzenienia polskości i stłamszenia tożsamości narodowej na tych terenach. Stosunki między rdzennymi mieszkańcami a przybyszami z głębi Prus układały się różnie. Wszystko zależało od procesu germanizacji, który raz przybierał ostry kurs, a niekiedy łagodniał. 173 lata współistnienia obok siebie dwóch kultur zrobiły jednak swoje. Społeczności uczyły się od siebie nawzajem. Do języka polskiego dostało się wiele zapożyczeń na określenie nieznanych dotąd przedmiotów czy zjawisk. Zmiany nastąpiły też w pracy na roli, ubiorach, obyczajowości czy kulturze żywienia. To wszystko jednak nie wypleniło marzeń 8 kolejnych pokoleń o byciu Polakami. Niestety wieś do Polski wróciła dopiero w 1945 roku. Wówczas też przywrócono jej polską nazwę. Prąd przeszedł w styczniu, 29 stycznia jakoś to było, nie? Wtedy już Polska była, nastała. Myśmy Polski nie znali, bo ja za młody byłem, nie? Ale z opowiadania ojca i to cieszyłem się, że Polska, że wreszcie będziemy mogli spokojnie po polsku rozmawiać na ulicy. Z chwilą odzyskania w 1945 roku niepodległości część mieszkańców, rdzennych Niemców, opuściła wioskę. W ich miejsce pojawili się osadnicy ze wschodnich terenów Polski. Tu w samej wiosce tu nie było dużo przyjezdnych osiedleńców. Tu było jak dwóch, trzech, a reszta to tu samą wieś to zajmowali autochtoni. Wybudowanie Wiśniewki. Tam było więcej gospodarstw niemieckich i ci Niemcy pouciekali, a tam właśnie najwięcej się osiedliło. Nie wiem, bo tu tam część była z Kieleckiego, tutaj w sąsiednich wsi to było i z Warszawy, z tamtych stron. Także tutaj różni są, to byli ludzie pomieszani, nie? Także oni między sobą też się najpierw docierali, nie? Bo każdy był z innych stron. Urodziłam się koło Warszawy, taka miejscowość była malutka, Benjaminów. W roku 45 przyjechałam tutaj z rodzicami na takie gospodarstwo poniemieckie. Pochodzę od Sandomierza po wojnie w Złotowie. Dostaliśmy przydział do wioski Czernice. Wówczas nazywała się to Królewska Wieś, gospodarstwo poniemieckie. W lipcu lub sierpniu przyszłam do szkoły, do Starej Wiśniewki. Jaki obraz wsi z tamtych czasów zachował się w pamięci najstarszych mieszkańców naszej wioski? Dużo strzech było takich słomianych. Nie były wszystkie eleganckie. Były takie stare już takie. Co już teraz dzisiaj w ogóle ich nie ma. Już to rozebrane, już znikły, także ich już nie ma. Były no w tym stylu, tym co dawniej budowali, nie? Takim podobnym jak kościół był z tego drzewa układanego, tak, nie? Bale. Później był szachulec taki, nie? Tak, to też pamiętam, to teraz już bardzo rzadko, nie? Ale mój dom to już był w 28 roku postawiony przez ojca, nie? To już cegła, nie? U nas była podłoga, jak się należy już, nie? Deski. Deski były. W innych tych starszych domach to pamiętam, jak do dziadka szedłem naprzeciwko szkoły tam, nie? To oni mieli glinę włożoną. I tak z opowiadania wiem, że jak ja się urodziłem jeszcze, to jak do babci tam, nie? To nie było tak ubrań jak teraz dzieci, to nie tylko spodnice, nie? Tak dłuższe jak dziecko ciało, to gdzie już
usiadła sobie ta, a matka ze ścierką na ścierką, ale z tym no, na szufelku nie pozbierała, nie? Tak było też. Ale to tak migawki tak, ale tak było, nie? Tak. A myśmy mieli deski, podłoga bo normalnie, nie? No tam, gdzie myśmy mieszkali akurat, to nie, bo było elegancko i tam jeszcze jedna rodzina z nami mieszkała, bo to tak nie można było samemu, nie, bo to stamtąd się przyjechało, więc tak tamtych ludzi osiedlali, gdzie było wolne miejsce, nie? Nie było szosy, tylko był bruk i to tak do połowy, a od połowy był piasek, bo były tam dosyć szerokie te szosy, nie? Zawsze na niedzielę trzeba było zagrabić to wszystko, zamieść. Pierwszy mój to wejście do Wiśniewki w niedzielę do kościoła. Uderzyło i mnie, i moją mamę. Ona mówi, zobacz, cała ta szosa między budynkami była zamieciona. Czyściuteńka szosa, droga prowadząca. Każdy gospodarz miał no zamiecione. To było dla nas zaskoczenie. No, był w porządku, był w dobrym stanie. Był w dobrym stanie, nie tak, że było tam wszystko murowane. Dachówki, chlewiki, były stodoła, były szopki, były tak, że było wszystko. Elegancko był ten domek, elegancko był utrzymany. Studnia też była na środku, podwórka jeszcze do dzisiaj stoi. Tak jak ja pamiętam, mi się zdaje, że tak, bo chyba sąsiad do sąsiada nie chodził po wodę. Mi się zdaje, że każdy miał swoją studnię. Tutaj właśnie dostaliśmy postęp duży. Na przykład woda w mieszkaniu. U nas chodziło się do źródełka albo do sąsiada do studni. A tutaj studnia na podwórku. Ale woda w mieszkaniu, w kuchni, to było coś. Drewniane podłogi były. No w kuchni to pamiętam, była taka posadzka, takie flisy były takie ładne, bo to takie były, tak jakby kwiatki były poukładane, nie? Ale teraz już tego też nie ma. Różnica między, właśnie skąd ja przyjechałam, a tu na zachodzie była bardzo duża. Tu były znane weki, tak zwane słoiki. Myśmy tego nie znali. Myśmy, rodzice, raczej mama umiała kwasić kapustę, ale takich zapasów, jak tutaj właśnie robiono, myśmy tego nie robili. Nie, czyli no to tak można powiedzieć, że byliśmy do tyłu z tym wszystkim. Także i w strojach, bo tu mieli... Owce były hodowane na drutach, kobiety umiały robić. Też nie znałam, moja mama nie umiała na drutach robić. To była kuchnia taka węglowa, nie było żadnych gazowych, elektryki żadnej nie było. Jeżeli jakiś gość przyszedł, coś tam było, coś wypić, to najpierw trzeba było ogień rozpalić, żeby ta woda się zagrzała, ale tak się nie kawkowało, jak teraz się kawkuje, bo kawy nie było, najpierw zbożówkę się tylko piło. Prawdziwie nie było. No. W pokojach były piece kaflowe, nie? No i paliło się to, co się tam przywiozło z lasu. Chrusty, nie chrusty tam. Więc większe się kopało torf, bo tu na naszym terenie, na tych łąkach, to były takie łąki torfowe. I torf się kopało, nie? Później ten torf się suszyło i się w piecu paliło torfem i drzewem, węglem nie. Były ule, był miód. U nas nie było tego ule, nie znałam smaku miodu. I maszyna do szycia też była. Maszyny gospodarcze, młocka. Mój tato mucił zboże cepami. Tutaj była maszyna, zostawili nam. No, brat był dorosły, więc jakoś szybko się nauczył obsługiwać maszynę. Była maszyna. No, w każdym razie, że trafiliśmy na postęp. Wiśniewka była wsią rozwiniętą, zarówno gospodarczo, jak i kulturowo. Jeszcze przed wojną na miejscu była ochronka, czyli współczesne przedszkole. Były też szkoły i działały liczne stowarzyszenia. Z uwagi na proces germanizacji nie wszyscy potrafili pisać po polsku, ale język ojczysty znała cała polska społeczność.
Kiedy więc w czerwcu 1945 roku szkoła odtworzyła drzwi dla uczniów, to w jej wnętrzach słychać było polską mowę. Jak dobrze pamiętam, 11 czerwca 1945 roku była inauguracja roku szkolnego tutaj, w tym budynku. Był budowany przy pomocy Polaków, mimo że miała to być szkoła niemiecka, ale miał być nauczany język polski. I stąd też Polacy współpracowali przy budowie tej szkoły. Niestety, tak jak się orientuję, to była nauczana religia w języku polskim, a później to już było coraz trudniej, zwłaszcza, że nauczyciel religii podobno był bardzo rygorystycznym nauczycielem, więc dzieci nie chciały chodzić i nie chciały się uczyć. Tyle dzieci było, że tu polskie szkoły tu otworzyli, po wojnie tu, żeby było i wtedy tam szkoła jeszcze, nie? Tą, co jest. I tu u tego Matuszyka prosto myśmy na podwórko wjechali. Tam była. Z początku tak, bo było tyle dzieci. Myślę, że około setki dzieci były, bo w mojej klasie już było 30 coś, nie? A resztę klasy to jeszcze doszły dwie klasy, czyli oddziały wtedy mobilne, a to nie? I jeszcze jeden taki oddział był wieczorowy, co nie mieli skończone polskie szkoły do końca. Rok im brakowało i wojna wybuchła, czy zakazali polszczyznę, nie? Tak jak brat mój, to chodził rok, czy coś tam, rok do polskiej szkoły tu, żeby tę siódmą klasę skończyć, nie? Klasy były ubogie. Ławki były jakie takie po czworo, żeśmy siedzieli w ławkach. Żeby było ładniej, to pani Piątkowa prosiła nas, żebyśmy, jak ktoś umie wycinanki robić, żeby porobili te wycinanki, żeby się i powiesiliśmy wysoko na oknach, żeby upiększyć, żeby to było ładniej. Według opowiadań to mówiono też właśnie o 150, nawet do 200 uczniów, że chodziło. Och, te toalety, to były takie wiejskie wychodki. No, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, to te wiejskie wychodki. Nie było, ależ skąd nie było. Piece kaflowe. Jak czasem żeśmy przyszli do szkoły, jeszcze było tak niedobrze napalone, tośmy naokoło pieca stawały i się grzały. No. Nie było czasem nawet czym napalić. Pamiętam takie chyba tydzień czasu, że szkoła nie miała opału i do szkołyśmy nie chodziły. Nie wiem, dobrze było, było źle. Tak, to nie były, to były czasy ciężkie, ciężkie dla wszystkich. I tak jak po wojnie przeszło się do szkoły, to oni patrzyli pod tym kątem na więcej, kto po polsku, jak umiał, do tej klasy poszedł, nie? Czy wyższe, niższe, czy średnie, nie? No. Ja to średnie się udałem, dostałem się, nie? Także mowa umiałem perfekt po polsku, bo w domu tylko po polsku była. Popisał po polsku nie umiałem. Znali ten język polski. Właśnie o to chodzi, że oni tu znali język polski i to było utrzymywane, ta znajomość języka polskiego, to nadal oni byli Polakami. Tu ten język nie zaginął. Ogromną rolę w zachowaniu nie tylko języka, ale też dziedzictwa kulturowego odegrał miejscowy kościół. Księża, przygotowując dzieci do pierwszej Komunii Świętej, uczyli je nie tylko czytać po polsku, ale przy okazji też historii Polski. Organizowane przez księży imprezy utrwalały polską obyczajowość i kulturę. Temu należy m.in. przypisać, że żyjących pod pruskim zaborem 8 kolejnych pokoleń nie tylko nie straciło kontaktu z językiem polskim, ale też nie zapomniało o swej tożsamości narodowej. Różnica między nami, uczniami. Jedni by umieli więcej, drudzy mniej. Przecież ja, idąc do piątej klasy, do szóstej właściwie poszłam. Ja nie znałam mapy. Dopiero tutaj w Wiśniewce. Zobaczyłam mapę, co to jest mapa, jaka moja mapa jest. To było, to wie pani, coś strasznego. Jak wtedy, żebyśmy się mogli zrównać. Pani Bauer śpiew prowadziła. A ta druga dyskołowna to więcej ćwiczyła młodzież, tak tańce takie.
urozmaicenia coś, nie? Energii pełno, no pełno. Pani uczyła nas tańczyć dzięki właśnie tutaj pani Bauerowej, na, mając lat 15-16. Ja znałam, umiałam tańczyć i kujawekę, i polkę, i tych wszystkich. I co niech, wątpię, co, czy ktoś wszyscy umieją poloneza. Ja do tej pory pamiętam, jak się poloneza tańczy. Także to było, to wszystko wyniesione jest ze szkoły Wiśniewca. Uczyła nas dobrze śpiewu, tak by nami, bo żeśmy na jakieś imprezy gdzieś zapraszali nas. Nie wiem, jak to szło przez szkołę, ale do Piłyśmy jechali śpiewać, do Chłonic jechali śpiewać. No i tak śpiewali to pierwsza pieśń, bo myśmy przyszłością narodu, nie? Myśmy przyszłością narodu, pierś nasza pełna jest sił, pełna sił. Dążmy do wolności grodu, naprzód, lecz nigdy w tył, lecz nigdy w tył. Pan Piątek to raczej był chyba jakoś tak, podejrzewam, że chyba po wojsku był jakoś wojskowy czy coś. Opowiadań było dużo, dużo było patriotyzmu mówione przez pana kierownika Piątka. Bardzo dużo. Pierwsze słowa po angielsku też ze szkoły Wiśniewce, bo był taki, tak, był pan, och, żeby ja go pamiętała, bardzo przystojny pan, po angielsku nas uczył. Po pół roku tak nas dobrze uczył, że siostra przyjechała z Niemiec, miała puszeczki mleka, bo była pod strefą angielską. Ja umiałam to przetłumaczyć, bo tam były takie tylko słowa, no tam mleko gotować, coś takiego. Ja umiałam to sobie przetłumaczyć. Tak, uczyliśmy się angielskiego. Tak, to był pan Skrzyński, o, pamiętam. Jak poszłam w 52, były fartuszki z białym kołnierzykiem, granatowe musiały być, nie? No takie mieli, jak to się mówi, bluzy, no tak, bluzy. Też z białym kołnierzem musiały być. Szkoła za moich czasów była taka sama, murowana z czerwonej cegły, ale toalety były na dworzu, drewniane. Teraz